Było to w czasach Mieszka I. Księżniczka czeska Dobrawa, wybranka księcia, zmierzała ku niemu na własny ślub. Droga prowadziła przez knieje i gęste bory, gdzie mieszkały dzikie zwierzęta. Jeden taki zwierz ogromnych rozmiarów zaatakował orszak. W obronie księżniczki stanął rycerz czeski Wieniawa. Był to rosły mężczyzna i krzepę miał nieludzką. Pokonał potwora, raniąc go śmiertelnie. Dobrawa, aby uhonorować wybawcę, nakazała łeb zwierzęcia umieścić w herbie wieniawy. Dziś i owo zwierzę, i oręż czeskiego rycerza jest w herbie leszna. Czy wiesz, jakie symbole siły są w herbie miasta? Przyjrzyj się uważnie, a na pewno znajdziesz odpowiedź na zatożaku. Tu też ukryta jest trzecia litera naszego hasła. Gdy dobrawa czeska pani na ślub z mieszkiem borem szła, Stwór ogromny i z rogami z wielkim rykiem ku niej gna. Wnet wieniawa rycerz hardy, Naprzeciwko zwierza staje, Raz dwa bestwie obezwładnia, A jej łeb księżniczce daje. Ona wdzięczna za obronę, Herb nadaje rycerzowi, Powsze czasy pan Winiawa Siły, krzepy, wzór stanowi.